Legionella rozlewa się po Polsce i budzi coraz większe obawy. Przypadki zanotowano już w 4 województwach. Od jej pojawienia się na Podkarpaciu w całym kraju do szpitali trafiły 144 osoby. 11 osób zmarło. Specjaliści zapewniają jednak, że nie ma powodów do paniki. Łukasz Kądziołka. W kolejnych częściach kraju pojawiają się przypadki zakażenia. W województwie śląskim na razie u żadnego pacjenta nie stwierdzono bakterii, ale nie oznacza to, że jej nie ma. Atakuje nasz układ oddechowy poprzez wdychanie tej bakterii wraz z aerozolami wodnymi. Objawy są typowe dla infekcji układu oddechowego, gorączka, kaszel, w niektórych przypadkach bóle mięśni, ale również i jeżeli przebieg choroby jest niepomyślny, biegunka. Dlatego, żeby zdiagnozować u kogoś legionelozę, trzeba przeprowadzić badania pod kątem obecności bakterii. Jak podkreślają specjaliści, jej pałeczki są obecne w wielu miejscach, m.in. w stawach, jeziorach, rzekach oraz w systemach wodociągowych, ale nie oznacza to, że może dojść do zakażenia. Przede wszystkim choroba nie jest zaraźliwa i nie przenosi się z człowieka na człowieka. Kiedy jest zatem ona groźna dla człowieka? Wtedy, kiedy wytworzymy aerozol powietrzno-wodny poprzez chociażby perlatory zastosowane w naszych krajach, poprzez sitka prysznicowe czy natryskowe, głowice natryskowe, tam gdzie powietrze miesza się z wodą i jest legionelna, oddychając, wnika ona do naszych płuc i może stanowić przyczynę zachorowania. Choć o bakterii na razie w regionie cicho, to wiadomo, że niektóre placówki już przygotowują się do ewentualnego leczenia pacjentów z legionelozą, a sanepid dostał zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Będą wzmożone kontrole. Będziemy częściej pobierać wodę, analizować, czy aby na pewno ta sytuacja jest bezpieczna. Sanepid będzie badał wodę głównie w szpitalach, domach pomocy społecznej, przedszkolach i żłobkach, ponieważ to tam jest najwięcej osób, które mogą być najbardziej narażone na zakażenie.